Cześć, witam Was na kanale Fizo. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak podłączyć krok po kroku elektrycznie nasz nowy moduł Hydrobox z pompą ciepła. Nie przedłużamy, zaczynamy! Jeżeli jeszcze nie wiecie, czym jest Hydrobox AMB760, odsyłam Was do filmu o tutaj. Tam szczegółowo pokazywaliśmy, jakie jest zastosowanie tej skrzynki oraz co znajduje się w środku. Natomiast dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie na podłączeniu elektrycznym pompy ciepła z naszą skrzynką. Zobaczcie, tutaj wykonaliśmy taką mini instalację i teraz pokażę, jak zostały podpięte poszczególne rury. Tutaj mamy wyjście z pompy ciepła, zasilanie, tutaj mamy powrót, tutaj mamy wyjście na bufor, tutaj mamy wyjście na zasobnik ciepłej wody użytkowej, tutaj mamy powrót z zasobnika ciepłej wody użytkowej, a tutaj mamy powrót z bufora. Pamiętajcie, że w każdym opakowaniu znajdziecie szablon, dzięki któremu łatwiej będziecie wiedzieć, w których miejscach macie zrobić otwory pod kołki montażowe. Również przypominam, te białe elementy, czyli tą obudowę, możecie ściągnąć i zawiesić jedynie tylny panel. To powinno przyspieszyć i ułatwić prace montażowe. Teraz już skupimy się tylko i wyłącznie na tej części elektrycznej. I tak jak widzicie, te wszystkie podłączenia są już wykonane fabrycznie, czyli podłączony jest zawór przełączający, 3 stopnie grzałki elektrycznej oraz pompa obiegowa. Tutaj mamy część zabezpieczenia prądowego całego tego modułu, więc w pierwszym kroku musimy podłączyć zasilanie. Pamiętajcie, że wszystkie prace elektryczne może wykonywać tylko osoba z odpowiednimi kwalifikacjami. Dlatego teraz zaproszę Michała Głowę, który jest naszym mobilnym wsparciem technicznym. Mamy 4 osoby takie w rynku, które pomagają profesjonalnym instalatorom w rozwiązywaniu problemów. Cześć Michał. Witaj Tomku. To powiedz, od czego zaczynamy? Po pierwsze, zaczęlibyśmy od tego, żeby zobaczyć, czy w naszym obiekcie, na którym montujemy Hydrobox, jest zabezpieczenie różnicowo-prądowe. W dzisiejszych standardach już jest to, że tak powiem, wymóg i my tego nie dublujemy już w naszej skrzynce, ponieważ nie potrzebujemy dwóch takich zabezpieczeń. Także kolejnym krokiem jest to podpięcie przewodów zasilających grzałki. Jest to przewód siłowy, trzyfazowy i zabierzemy się do zapinania tych przewodów w naszej skrzynce. Przechodzimy do podłączenia elektrycznego. Przewód siłowy przeprowadzamy w otwory przygotowane już w naszej skrzynce, fabrycznie. Mamy 3 przewody, 3 fazy. Kolory akurat tutaj nie mają znaczenia, który do którego podepniemy i przewody zabezpieczające. Także zaczynamy podłączać. I po kolei sobie wpinamy pierwszy kabel, dokręcamy. Musimy się upewnić, że jest styk mocno dokręcony, ponieważ tutaj może być jakiś problem w przekazie. I kolejny przewód, kolejny wtyk, to jest druga grzałka. Kolejny. Dokręcamy. Mamy przewody siłowe już podłączone. W następnej kolejności wpinamy przewody zabezpieczające, uziemienie i przewód neutralny. Już w odpowiednie kolory. Mamy żółto-zielony do zielonego, niebieski, neutralny do niebieskiego. I wpinamy w odpowiednie styki. Mamy przewód uziemienie, przewód neutralny mamy wpięte i podłączenie zasilania jest zakończone. W dalszym etapie zajmiemy się przewodami sterującymi. No dobra Michał, a co w sytuacji, kiedy klient nie ma przyłącza trójfazowego i ma zwykłą instalację jednofazową? Czy ta skrzynka się nada? Oczywiście, że się nada. Mając jedną fazę, podpinamy ją w pierwszy tutaj styk.
korzystamy, że tak powiem, z mocy grzałki, ale ograniczonej, ponieważ na trzech fazach będzie miała 6 kW, natomiast na jednej fazie będzie miała tylko 2 kW. Reszta podzespołów będzie swobodnie pracować. A teraz pokażę Wam, jak skomunikować Hydrobox z pompą ciepła typu monoblok. Celem podłączenia sygnalizacji Hydroboxa z pompą ciepła, w tym celu odkręcamy pokrywę z przyłączami elektrycznymi, dostajemy się do środka. Do podłączenia komunikacji między pompą ciepła a naszym hydroboksem potrzebujemy czterech przewodów, czterech żył przewodów. Przekrój 0,5 do 0,75 i podpinamy sobie po kolei w odpowiednie miejsca grzałki elektryczne pierwszego stopnia, drugiego stopnia. Później podłączamy zawód przełączający i pompę obiegową. Także krok po kroku pokażę, gdzie, które styki podpinamy odpowiednie przewody. Grzałeczki mamy oznaczone jako IBH1 i IBH2. Wpinamy sobie zakręcając pod odpowiednie oznaczenie. Oczywiście oznaczenia są w dokumentacji technicznej. To samo musimy zrobić w naszej skrzyneczce, czyli podpiąć te same kolory w odpowiednie piny. Grzałki w pompie ciepła są podpięte, przechodzimy do hydroboksa. Musimy przeciągnąć przewód przez otwory przygotowane w naszym hydroboksie. Tu już kolory są istotne, grzałka numer 1 idzie w zacisk S1. Czyli tutaj odpowiedni zacisk, mamy S1 i grzałka numer 2, styk S2. W tym typie pompy, jeżeli chcemy podłączyć trzeci segment grzałki, mostkujemy przewód z S2 z S3. Ewentualnie możemy jeszcze pociągnąć trzecią żyłę, łącząc z pompą ciepła. Teraz szybciutko zrobimy mostek. S2 i mostek na S3. I trzeci segment grzałki mamy podłączony. Praktycznie działa to w sposób taki, że jeżeli zapotrzebowanie mamy na 2 kW, włączy się moduł S1, jeżeli na 4 włączy się moduł S2, jeżeli 6 włączy się moduł S3, wtedy grzałka będzie pracować na swojej pełnej mocy 6 kW. Teraz przewód z zaworu i pompy obiegowej, zawór przełączający, podpinamy styk 1 on. I drugi podpinamy tutaj jako pompa. Aby podłączyć pompę do hydroboksa, podpinamy pod styk SP1, czyli sygnał pompy pierwszej. Teraz podpinamy zawór przełączający pod styk SZ, czyli sygnał zaworu przełączającego SZ. I podłączenie sygnałowe jest już połączone. Także mamy kompletnie podłączoną skrzynkę Hydrobox. No dobra, Michał, a gdzie mamy wpiąć pompę, która znajduje się za buforem, wychodzi na instalację? Bo tutaj mamy jedną pompę, która już jest wbudowana w jednostkę zewnętrzną. W tym momencie podpinamy pompę obiegu instalacyjnego, która znajduje się na grupie pompowej za buforem. Także mamy tutaj przewód, przeciągamy go przez przygotowaną tuleję i odpowiednie styki wpinamy. Brązowy, P1, pompa obiegu pierwszego. Wpinamy, sprawdzamy, czy jest styk niebieski, neutralny do gniazda neutralnego i uziemienie do uziemienia. Kolory są oznaczone odpowiednio. Mam nadzieję, że się nie pomylicie. I mamy podpiętą pompę. Zanim przejdziemy do sprawdzenia poprawności wszystkich połączeń, działania hydroboksa i pompy ciepła, musimy wykonać jeszcze kilka czynności, a więc podpiąć regulator do pompy ciepła i przynajmniej dwa czujniki tej pompy, aby pompa zaczęła funkcjonować. Także za chwilę Wam to pokażę. Kolejnym etapem
naszego podłączenia jest podłączenie czujników, czyli mamy czujnik oznaczony T1, czujnik zasilania centralnego ogrzewania montowany za grzałką, ale przed zaworem przełączającym. To są odpowiednie styki opisane w dokumentacji technicznej. Drugi czujnik, czujnik ciepłej wody użytkowej, który powinien być zamontowany w zasobniku ciepłej wody użytkowej, oznaczony T5. Także te dwa czujniki są zamontowane. Teraz przechodzimy do montażu regulatora pompy ciepła. Styki XHA. I XHB pinamy regulator pompy ciepła. Podpięcie gotowe. Jeszcze musimy tylko podpiąć zewnętrzny regulator. Ostatnim etapem montażu pompy ciepła jest podłączenie regulatora pompy. Dwa kabelki. I możemy przystąpić do uruchamiania pompy ciepła. No to co, dziękuję Ci Michał za podłączenie, no to przechodzimy do sprawdzania. W tym momencie włączamy zasilanie. No musimy podnieść najpierw tutaj stycznik, następnie bezpieczniki wszystkie. No i czekamy aż uruchomi się regulator, tak abyśmy mogli wejść w tryb testowy i po kolei posprawdzać wszystkie podłączenia. No teraz czekamy na włączenie się regulatora. Wybieramy język polski. Następnie musimy wejść do trybu serwis. Wpisujemy kod 2, 3, 4. Następnie szukamy tutaj trybu testowego. Potwierdzamy. Kontrola punktu i na początek odpalimy sobie pompę obiegową, która jest już w pompie ciepła zainstalowana. I zobaczcie, widać, że mamy przepływ na naszym ratametrze. Ratametrze oznacza to, że pompa pracuje. Teraz sprawdzimy sobie pompę dodatkową, którą podłączaliśmy, czyli to jest ta pompa, która wychodziła na instalację. Odpalamy. I również widać, że pompa została uruchomiona. Następnie sprawdzimy, czy zawór przełączający będzie zmieniał swoje położenie. Włączamy. I słychać, jak również tutaj ręką wyczuwam, że obraca się w tym momencie zawieradło. Czyli ostatnim krokiem, jaki musimy sprawdzić, to musimy sprawdzić, czy uruchomi nam się grzałka. Tutaj od razu włączamy pełną moc grzałki, czyli 6 kW. Michał, ta grzałka nam nie chce wystartować. Wiesz, co może być przyczyną? Tomku, prawdopodobnie wiem, co jest przyczyną, ale na początku, zanim Ci pokażę tą usterkę, wyłączmy zasilanie. Pewnie, bezpieczeństwo przede wszystkim. Musimy dostać się tutaj do naszej obudowy. Dobra. Tomku, przyczyną tego, że grzałki nam nie wystartowały, było to, że mostkowaliśmy trzeci stopień grzałki, który jest sterowany za pomocą switchy tutaj w naszej płycie rozszerzeń na pompie. I musimy, że tak powiem, skonfigurować to poprzez podniesienie switcha numer 3 i 4 do góry. No, w międzyczasie podnieśliśmy zasilanie i znowu weszliśmy w tryb testowy. Sprawdźmy, czy dalej będzie występował problem z grzałką. No i zobaczcie, pompa ciepła jest w zasadzie wyłączona. Działa tylko grzałka i widzimy, że mamy wzrost temperatury, która dochodzi do naszego zaworu przełączającego. W tym momencie wynosi ponad 40 stopni i cały czas rośnie. No i sprawdziliśmy, że wszystkie podłączenia mamy wykonane poprawnie. Teraz możemy przejść do bardziej zaawansowanych ustawień w regulatorach pomp ciepła, które będziecie instalować. Pamiętajcie, że wszystkie zabezpieczenia, które znajdują się w naszym module Hydrobox, są wymagane przez producentów pomp ciepła. To znaczy wszystkie te podłączenia bezpieczników, przekaźników, styczników musicie wykonać samodzielnie za każdym razem, bądź korzystać z naszych gotowych rozwiązań.
Na koniec już wystarczy tylko zamknąć naszą skrzynkę. I pamiętajcie, jeżeli ten film był dla Was przydatny, nie zapomnijcie o motywacyjnej łapce w górę, subskrypcji naszego kanału oraz przypominam, zobaczcie pierwszą część, gdzie omawialiśmy wszystkie komponenty wrzawki. Link tutaj. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket.